kiedy dowiadujecie się, że macie zostać za chwilę rodzicami, to zastanawiacie się, co możecie zrobić, żeby stać się idealnym rodzicem. A ja Was dzisiaj zachęcam do innego rozwiązania, do przeczytania tej książki. Idealny rodzic nie istnieje. Słuchajcie dalej. Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka. Jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach, ale czasem na tym kanale polecam Wam również książki, pozycje bardziej naukowe, pozycje bardziej rozrywkowe, które mogą przydać się Wam w Waszym doświadczeniu jako rodzice. I jak pierwszy raz miałam w rękach e-booka, książki, o której dzisiaj chcę Wam poopowiadać, to tak sobie pomyślałam, no pewnie będzie mocno naukowo, pewnie będzie dużo takiej grubej, mięsistej treści. I trochę się rozczarowałam, bo mocno naukowo nie było, ale przede wszystkim niesamowicie odprężyłam się po przeczytaniu tej książki. Jako mama już wtedy dwóch córek, dzisiaj polecam Wam tą pozycję. Idealny rodzic nie istnieje. To jest książka, którą każdy rodzic małego, dużego dziecka, nieważne, każdy rodzic powinien przeczytać. Autorem tej książki jest Kamil Nowak. Kamil Nowak w sieci znany jest jako blog Ojciec. Jeśli śledzicie go, to doskonale wiecie, jak solidny dystans do rzeczywistości i do bycia rodzicem ma ten facet. Natomiast przede wszystkim ma on niesamowity zmysł do przekazywania tego dystansu innym. I ta książka właśnie to jest takie zdystansowanie się i takie puszczenie na luz tego, jak bardzo spina nas to, że chcemy być idealni i to, że chcemy nasze dziecko wychować na idealnego człowieka. Nie, nasze dziecko jest człowiekiem, jest zupełnie innym człowiekiem niż my. Natomiast mamy na niego ogromny wpływ. I musimy pamiętać o tym, że musimy zarówno szanować prawa dziecka, jak i szanować własną indywidualność i indywidualność dziecka. Nie możemy stworzyć sobie kopii, bo tak byłoby nam najwygodniej, nie? Żeby to dziecko było idealne, takie jak ja, i żeby ten czas, kiedy mamy jeszcze wpływ na dziecko, na maksa wykorzystać i de facto stworzyć sobie cyborga. Nie, idealny rodzic nie istnieje i ta książka to jest taki dystans, taki odpoczynek od ciągłego nacisku z każdej strony. Ja też często Wam mówię o tym, że co Wy możecie zrobić, żeby Waszym dzieciom było lepiej, żeby Wam było lepiej, żeby to Wasze rodzicielstwo może było ciut łatwiejsze, może było ciut bardziej ogarnięte. Natomiast prawda jest taka, że nawet w chustonoszeniu, nawet w rodzicielstwie bliskości ideał po prostu nie istnieje. I nawet jeśli wiązanie jest nie do końca perfekcyjnie zawiązane, to Wy nie zrobicie temu dziecku krzywdy. To po prostu będzie coś inaczej, bo zrobicie to trochę po swojemu. Zrobicie to tak, na tyle, na ile potraficie. I tak mniej więcej jest skonstruowana właśnie ta książka. Robisz tyle, ile możesz. Robisz tyle, żeby zapewnić sobie i dziecku komfort. I ja to przenoszę na analogię chust, bo to jest dla mnie najłatwiejsza analogia. Robisz najlepiej, jak potrafisz, ale nie spinasz się tym, nie cudujesz, tylko myślisz, zachowujesz zdrowy rozsądek i przy tym, w tym całym właściwie cudzie rodzicielstwa, musisz czasem zmrużyć oko i powiedzieć: okej, niech się dzieje wola nieba.
Polecam Wam tą książkę, nie będę Wam jej opowiadać, bo jej nie da się opowiedzieć, ją trzeba po prostu przeczytać. Poniżej będziecie mieć link do strony Blog Ojciec, do bloga Kamila, gdzie będziecie mogli ją zakupić. Polecam Wam również zerknąć na inne rzeczy, między innymi gry, na fiszki, na różne inne produkty, które Kamil tam sprzedaje, bo naprawdę są warte uwagi. Naprawdę. Będę Wam jeszcze pokazywać parę innych rzeczy, bo ostatnio się to dosyć mocno wkręciłam. Na już, idealny rodzic nie istnieje. Do zobaczenia.